Skąd pomysł na takie dzieło? No, po skończeniu Grunwaldu cykl mój i moje zamiary były takie, żeby przedstawić w Grunwaldzie wielką chwałę polskiego oręża. Natomiast tutaj jest taka wielka, że tak powiem, hańba ekip rządzących krajem, mających coś do powiedzenia, czyli magnaterii przede wszystkim, nie narodu, a magnaterii. I dlatego Rejtan został wykonany i powtórzony na podstawie obrazu Matejki, nawiązując do czasów dzisiejszych, dodany tytuł przeze mnie przestroga, by ta rzecz nie powtórzyła się, bo to, co po 91 roku przez kolejne ekipy rządzące się dzieje, to jest praktycznie, można powiedzieć, też jakiś rozbiór Polski. Ta prywatyzacja nie przebiega tak, jak to powinna wyglądać, prywatyzacja i tak dalej. Nie będę zagłębiał się w te polityczne rzeczy, ale ku przestrodze, ku przypomnieniu, by to nie nastąpiło, no to wykonałem tego Rejtana, dodałem tytuł przestroga, no i zawiązałem oczy tym ekipom, przepaskom, tym ekipom rządzącym, by nie byli ślepi na ten naród, który jest solą tej ziemi. Dlatego Rejtan, no, wykonywany jest w drewnie lipowym. Wszystko trwało 3 lata, prace rzeźbiarskie, natomiast przygotowanie 1,5 roku. Najpierw trzeba było stworzyć taką ścianę drewna, w której ja mogę pracować, tak jak malarz musi mieć płótno, tak jak ja muszę mieć taką ścianę skonstruowaną. Ta ściana składa się z 10 bloków drewnianych o wymiarach 60 cm, szerokość, wysokość 3 metry i grubości 40 cm, ważących 0,5 tony każdy. 10 bloków po złożeniu jeden do drugiego stanowi całą ścianę drewna. I to jest taki najtrudniejszy, że tak powiem, dla mnie etap, ten przygotowawczy, bo w każdym przedziale tego przygotowania ja biorę udział od momentu wycięcia drzewa z lesu, poprzez suszenie, przetarcie, potem przewózki do stolarza, stolarz obróbka, klejenie tych bloków. No tu trzeba przyznać stolarzowi, dać mu głęboki pokłon, ponieważ jest to pan z Przytoku, pan Boguniewicz Leszek, który podjął się klejenia tak tutaj do Rejtana, jak i do Grunwaldu. Robi to bardzo profesjonalnie. Na pozór wydaje się, że to jest prosty klocek, ale sklejenie takiego bloku, który waży 0,5 tony i utrzymanie kąta, to jest naprawdę dobra robota. No i w 2011 roku w kwietniu przystąpiłem do prac rzeźbiarskich, kiedy ta ściana stanęła, czyli jej przygotowanie trwało ponad 1,5 roku. No i przez ten cały okres, dzień w dzień pracując, no, rzeźbiłem tego Rejtana. Jest to taki dodany trzeci wymiar. No a efekt, no to widać, jak to wygląda. A co było najtrudniejsze, która z postaci? Jak pan zaczynał pracę? To znaczy, no, każda taka praca monumentalna wymaga pewnych jakichś tam przemyśleń. Tutaj, no, każdy drobiazg jest jakąś trudnością i nie ma, czy jest większa trudność, czy nie. No, po prostu, jeżeli są jakieś ciężkie rzeczy, trudne do przekazania, że tak powiem, widzowi, no to wówczas ja się najbardziej cieszę, jeżeli mi się to uda wykonać tak, jak ja to widzę, jak ja bym to chciał przedstawić temu widzowi. Tu akurat w tym wypadku, ponieważ korzystam z obrazu, mam już gotowy, że tak powiem, gotową kompozycję, więc każda, tak, czy przy Grunwaldzie, jak i tutaj, to każda kompozycja wymaga jakichś pewnych, tak jak mówiłem, przemyśleń i jakichś pewnych prac pierwszych, które tutaj odbywały się na tym, że najpierw trzeba było zrobić tą głębię, wykorzystać
ten materiał, jaki jest, który mi pokazał w przyszłości, jak ja mam te postacie odzwierciedlić. Trzeba było wybrać cały materiał nad tymi postaciami, który mi pokaże, jak ja mogę te postacie wyeksponować później i tą głębię. No to trwało prawie rok czasu, bo to wszystko trzeba zaznaczyć, że to wszystko jest robione przy pomocy tylko dłuta i pobijaka rękoma. Tego się nie da narzędziami współczesnymi zrobić, które można by wykorzystać, dlatego że trzeba każdy element mieć no, przemyślany, że trzeba tu materiał zostawić, bo później w przyszłości będzie coś tu zrobione, tak jak powiedzmy tu ta laska, czy tam u góry te wyciągnięte ręce w kierunku króla. No trzeba wcześniej to zostawić, zrobić, przemyśleć. Stąd tak jak mówię, najpierw wybrany materiał na odpowiednią głębokość, która już dalej nie można jej przekroczyć, a dopiero później w następne lata no to formowanie tych postaci, zagłębianie się coraz więcej, na ile ta grubość materiału pozwoli. Trochę jak safer, tak? Raz się pan pomyli i tyle. No to trzeba też uwzględnić, że to jest drewno. Jeżeli się za dużo materiału wybierze, to jest, że tak powiem, pozamiatane. Można jeszcze robić i robić, ale to kiedyś zawsze trzeba powiedzieć dosyć. Bo można faktycznie wizualnie zepsuć, nie?